serdecznie na spotkaniu informacyjnym trzeciej edycji programu Bardzo Młoda Kultura Dolnego Śląska. Spotkanie odbywa się w siedzibie powiatu ławskiego w budynku starostwa. Projekt Bardzo Młoda Kultura jest projektem ogólnopolskim. Na Dolnym Śląsku realizowany jest przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, finansowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt Bardzo Młoda Kultura polega przede wszystkim na połączeniu środowiska edukacji oraz środowiska kultury. W projekcie tym szukamy przede wszystkim lokalnych liderów kultury, osób, które w społecznościach mniejszych środowiskach funkcjonują i są w stanie zachęcić osoby młode, ale nie tylko młode, do korzystania z tej kultury, które w sposób systemowy podchodzą do współpracy zarówno środowiska kulturalnego, jak i edukacyjnego. I tutaj jest bardzo duże pole do popisu. My jako Ośrodek Kultury i Sztuki wyławiamy takich liderów, staramy się podnosić ich kompetencje, kwalifikacje przez cykl szkoleń, które oferujemy tym liderom oraz w finale przekazujemy kwotę do realizacji ich pomysłów kulturalnych. Jest to kwota 10 tysięcy złotych na każdy projekt. Tutaj też widzę masę rzeczy, które można by było zrealizować wspólnie z młodzieżą, ale i nie tylko. Marzy mi się praca z dziećmi, taka, która uczy dzieci, że Ośrodek Kultury to jest troszkę taki pozytywny dom wariatów, który otwiera i w którym można realizować marzenia. Bardzo bym chciał tutaj i tutaj myślę, że na tym polu na pewno miałbym ten trzyosobowy zespół, na pewno. Mamy piękną szkołę katolicką, tak. Obok mamy bibliotekę publiczną, z którą chętnie współpracujemy. Dlatego właśnie tak się tutaj z kolegą zastanawiamy, czy by nie włączyć w taki projekt na przykład panią z biblioteki, która właśnie chętnie podejmuje takie działania. Ja wcześniej też pracowałam w bibliotece, teraz w szkole właśnie i takie tematy bywają mi bliskie. Być może udałoby się nam zminimalizować ten problem tego, że młodzi ludzie bardzo często są, o czym tutaj była mowa na samym początku spotkania, biernymi odbiorcami kultury. Mamy tendencję do komplikowania, do formalizowania, do wymyślania jeszcze oświadczeń do oświadczeń, więc w tym wypadku bardzo się cieszę, że jest to tak proste, ponieważ pomaga zintegrować środowisko, pomaga pomysły zrealizować w rzeczywistości. To sprawia ludziom, którzy się w to bawią, ogromną frajdę, poczucie sprawczości, a jakby nie patrzył, jest to element budowania społeczeństwa obywatelskiego, którego nam brakuje po prostu cały czas. I myślę, że takie programy uzupełniają niedoskonałości naszego systemu edukacji i oświaty. W projekcie tym chcemy zachęcić do współpracy dwa podstawowe środowiska, środowisko ludzi kultury i środowisko edukacji, ale bardzo ważnym elementem tego projektu jest współpraca tych środowisk przede wszystkim z tym środowiskiem samorządowym, z burmistrzem, ze starostą, z lokalnymi radnymi funkcjonującymi w danym powiecie czy w danej gminie, ponieważ to od nich zależy, jak ta kultura i ta edukacja kulturalna w danym środowisku będzie postrzegana i jak bardzo będzie wspierana. Rolą Bardzo Młodej Kultury jest to, aby tych burmistrzów, tych samorządowców przekonać do tego, że kultura jest bardzo ważna dla społeczności i że może ona mieć swoje wymierne efekty i przekładać się na życie i poziom życia lokalnych społeczności.